Kto decyduje o końcowym orzeczeniu lekarskim dla kierowcy i czy lekarz-orzecznik jest związany bezwzględnie opinią konsultanta? Witam Panie Darku, kilka dni temu robiłem wstępne badania dla kierowców autobusów. Badania psychologiczne są pozytywne i dostałem je na 5 lat. Badania okulistyczne również miałem pozytywne. Wszystkie 9 badań zaliczone, tylko przy jednym z testów na badanie obuoczne miałem minus. Natomiast ogólna ocena badania obuocznego przez okulistę jest na plus, tak jak wszystkie inne. I mam tylko wpisane, że muszę jeździć w okularach. Natomiast problem pojawił się, gdy poszedłem z tymi badaniami do lekarza orzecznika. Wydawało mi się to formalnością, ale ku mojemu zdziwieniu pani lekarz uznała, że nie jestem zdolny do podjęcia pracy, gdyż mam właśnie niezaliczony jeden z kilku testów przy badaniu obuocznym, pomimo tego, że okulistka wpisała, że we wszystkich testach stwierdza, iż jest prawidłowo. Dostałem niestety negatywa, ale proszę o informację, czym powinien kierować się lekarz-orzecznik, bo moim zdaniem nie wiem dlaczego, ale podważył opinię okulisty i nie wiem, czy ma takie prawo. Powtarzam, psychologiczne i okulistyczne po wszystkich badaniach miałem pozytywne. Proszę o opinię. Pozdrawiam. I sprawa jest tutaj dosyć prosta. Końcowe orzeczenie wystawia lekarz-orzecznik i on ponosi za to orzeczenie odpowiedzialność. Natomiast wszelacy inni specjaliści wydają tylko swoje opinie w formie konsultacji. No i jakie jest rozwiązanie? Jeżeli nie jesteś przekonany o słuszności lekarza orzecznika, natomiast jesteś przekonany o tym, że to ty masz rację, że masz rację w swojej sprawie, to warto się odwoływać. Kolejną instancją jest chyba Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy i ta instancja definitywnie rozstrzygnie ten problem. Jeżeli to było badanie wstępne do pracy, gdzieś tam, nie wiem, zakładam jakieś MPK czy inna firma, to odwołanie jest za darmo. Jak z własnej praktyki ja traktuję takie konsultacje specjalistyczne? No raczej, jeżeli dają jakiś tam negatywny obraz danego pacjenta, to się na nim opieram. Czy podważam opinie pozytywne? No raczej nie, ale jeszcze raz powtarzam, to do mnie, do lekarza należy końcowa decyzja. Nie wszyscy specjaliści się znają dokładnie na prowadzeniu pojazdów, aczkolwiek czasami się znają bardzo i to naprawdę bardzo dobrze na swojej jakiejś tam działce, na swoich chorobach, na swojej dziedzinie medycyny. No nie ma prostego rozwiązania. Pewnie zauważyłeś, że nie oceniam, kto tutaj ma rację. Z reguły pacjent wyciąga te wisienki z tortu, wyciąga te rzeczy, które mu najbardziej pasują. Natomiast w pewnym sensie tak samo robi lekarz. Natomiast troszeczkę ma większą wiedzę odnośnie medycyny niż pacjent. Także na tym kończę. Mówi Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jak miałeś podobną sytuację, że wszelakiej maści specjaliści twierdzili, że możesz jeździć, wszyscy oprócz orzecznika, to napisz to w komentarzu do tego wideo. Jak ci się chce zasubskrybować mój kanał, masz taką możliwość. Dostaniesz wtedy materiał jako pierwszy lub obejrzyj kolejny filmik z badań kierowców.